W poprzednim odcinku o systemie F&Home Radio zarejestrowaliśmy sterownik PWM3 w konfiguratorze, uruchomiliśmy aplikację F&Home 2.0 w smartfonie oraz zbudowaliśmy prosty układ sterowniczy. Ponieważ do sterownika mamy przyłączoną taśmę RGB, to użyjemy nowego panelu do sterowania, panelu RGB. Nadamy mu dowolną nazwę, ja nazwę go po prostu kolor. Łączymy panel RGB ze sterownikiem, przeciągając linię między zaciskami. Gdy już połączymy panele ze sterownikiem, to jak widać, są one trwale przyłączone między sobą. Możemy teraz je ładnie poukładać w konfiguratorze. Aby można było sterować tak zbudowanym układem, należy nacisnąć przycisk Uruchom w lewym górnym rogu konfiguratora. Przechodzimy teraz do aplikacji mobilnej w smartfonie. Klikamy w lewym górnym rogu, a następnie wybieramy tryb edytora. Wchodzimy w salon. I klikamy plus w prawym górnym rogu. Wyświetlone zostaną panele sterownicze. Dodajemy panel kolor. I teraz pojawił się ten panel w salonie w trybie edytora. Możemy zmienić ikonę, klikając w ikonę ołówka. I tutaj możemy już wybrać dowolną ikonę. Ja wybiorę symbol diody. Wychodzimy z trybu edytora, klikając dwa razy strzałkę wstecz w lewym górnym rogu. Po kliknięciu w ikonę kolor pojawi nam się panel sterowniczy. Jak widać, jest on specjalnie przeznaczony do sterowania taśmami RGB. Do sterowania taśmą możemy użyć zarówno ikon do poszczególnych kolorów w postaci żarówek, jak i też ikony RGB. Z tym, że jeżeli uruchomimy taśmę przy pomocy ikon żarówek, to nie będziemy mogli sterować przy pomocy ikony kolor. Dopiero gdy wyłączymy ikony żarówek z suwakiem, damy je na zero, to będziemy mogli sterować przy pomocy ikony RGB.
Ponieważ sterowanie przy pomocy podwójnych przycisków jest niewygodne i może być mylące, dlatego wracamy do konfiguratora i zmienimy układ przez usunięcie ikon z żarówkami. Zostawimy tylko panel RGB, panel Color. Pamiętamy, że każde dokonane zmiany należy zapisać poprzez naciśnięcie przycisku Uruchom. W tym miejscu dodam jeszcze, że jeżeli najedziemy wskaźnikiem myszy na dany obiekt i klikniemy prawym przyciskiem myszy, to pojawi nam się menu i tam możemy dokonać też różnych ustawień, zmian w sterowniku. Przechodzimy teraz do aplikacji mobilnej, aby zatwierdzić zmiany, które zostały zrobione w konfiguratorze. Gdybyśmy teraz wyłączyli aplikację i ponownie ją włączyli, to automatycznie ikony żarówek zniknęłyby z aplikacji. Zanim przejdziemy dalej, zmienimy jeszcze ikonę salon, aby była lepiej widoczna. W panelu Salon mamy jeszcze cztery ikony, ale gdy klikniemy plus, zostanie nam tylko jedna aktywna. Wychodzimy z trybu edytora, klikając dwa razy wstecz. A tak to wygląda na żywo, gdy używamy panelu sterowniczego RGB. Wróćmy jeszcze do układu, gdy moduł PWM3 był sterowany przy pomocy ikon z żarówkami oraz ikony Color, ikony RGB. Aby stworzyć różne zależności pomiędzy poszczególnymi panelami czy sterownikami, można użyć funkcji logicznych. Dla przykładu użyjemy teraz funkcji iloczyn logiczny i zobaczymy, jak użycie takiej funkcji będzie miało wpływ na działanie sterownika PWM3. I znowu zatwierdzamy tak zbudowany układ, naciskając przycisk Uruchom.
Użycie funkcji iloczyn logiczny spowodowało, że taśma RGB zaświeci się na przykład kolorem czerwonym, gdy włączymy panel RGB w kolorze czerwonym oraz żarówkę numer 1. Czy takie zależności wykorzystamy w praktyce? Nie wiem, ale konfigurator daje nam takie możliwości. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!